Okej, siemano wszystkim, z tej strony Turbo, jest to kolejny odcinek Zagramy w Hitman Absolution, to 10 odcinek. Jedziemy na następną misję, jaką jest Witamy w Hope. Na poziomie normalnym, oczywiście. South Dakota. Dakota. See me. Yes. Yes, you're so beautiful. So, the infamous birdie. You better have a good reason for dragging me out here. Hey, I'm here to offer my services. You see, this kidnapping of yours, I'm worried that you have no idea who you're up against. I'm Birdie. I didn't know you cared. Let me take a closer look. Is this the face of a man I can trust? Dom is dead. Courtesy of the bald guy. And that means you need a new man on the inside. And who's better out there than me? Am I right? No, Birdie, you're not right. 'Cause see, I got the girl. And that means I don't really need you now, do I? Wait. Now, be cool, man. Come on, please. Listen. Look, you don't understand. You want the highest bidder? Then you need me to engineer the drop. That's what I do, man. Oh, Birdie. You think I can't make a simple trace on your phone call? What? Huh? Look, look, sick! Oh, that... It's a beautiful day. Birdie, who is, what the hell is her name again now? Jade. Who's Jade? Fuck you, man. Oh, now that's the wrong answer. Damn, I love this country. Man can become anything he wants to be, as long as he's got the brains and the cojones. Okay. This is a low-level agency, bitch. The agency? Are you telling me the agency's connected to Victoria? Yeah. Let him go. These are very dangerous people, man. If you screw them over, they will find you. But if you let me be the middleman... Can't you see if it meant enough to them to send a fucking hitman? Don't you see she's gotta be worth millions? Millions. I'll take my chances. Oh, you're good this time, Birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the Founding Fathers. I can promise you that. You know I will. I'm cool. Think you're gonna cut me out of the action? Well, you got another thing coming, man. I got a sorpresa for you. Yeah. In fact, I got a surprise for everybody.
Okej. Długa taka scenki, 5 minut ponad. Ale welcome to Hope. Witamy w nadziei. Dobra. Musimy tutaj zrobić... Wow, chill the fuck out. Bramkarz jest... Coś tam, coś tam. Musimy go po prostu trochę tutaj przydusić, ziomusia. No, dawaj. Dobra, B, przebranie. Gdzie by go zaciągnąć? Ach, chuj z nim. B, puść. To było T, przebranie. No, to będzie leżał. Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie. B, chwyć. Za nogę go teraz chwycę. No to, kurwa, podziałałem. Leż tu, ziomek. Jak mu wykręcam tą nogę, ja pierdolę. Ale dobra, wejdziemy sobie tędy. Czy z racji, że jesteśmy policajem, to moglibyśmy chyba wyjść normalnie, ale... Dobra, wejdziemy tędy. Jakieś dowody, coś? Tak, F, dowody. Oby dowody się zabierze. E, otwórz. No i jesteśmy już na imprezie. Ja wezmę sobie butelkę. Ło, to są policjanci. To jest pełno policji. Kto mnie tu może widzieć? A tu jest pan policjant. Schowaj tą butelkę, debilu. Kurwa, wodzisz z tą butelką, jak ja pierdolę. Okej. Obok policjantów sobie przyszedłem. I praktycznie już. Porozmawiaj. Lenny. Ty już? No fajnie. Ja wiem, że tu można było wszcząć bójkę. Bo tak zrobiłem. Ale dobra, oglądamy następną kasenkę. Czekajcie, czy to jest... Dobra, zobaczymy, co to w ogóle jest. Mi się wydaje, to wygląda jak wstępna cutscenka. Taka wejściowa do gry. Sir, I think you need to see this. Sir, you really need to see this. What? It's a gift from an old connection. O kurwa. It's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. We codenamed a guy Birdie, no wonder he went off the grid. Give the bird man what he wants. You find 47 at any cost. Dar ptaśka. Jesteśmy na strzelnicy. A w jakim celu jesteśmy na strzelnicy, żeby odzyskać nasze silver bullery, czyli nasze ukochane pistolety, które są w Hitmanie od początku jego historii. Są to najbardziej znane pistolety jego. Bodajże tak, są dwa kolty. Srebrne dwa kolty z drewnianymi rączkami i tym... I tłumikami.
they're mine. Not unless you got a receipt. I could just take them. Ja cię pierdolę. Co on ma w szyi, jakieś dziwne rzeczy? Dobra, wiecie co? Za pierwszym razem jak grałem, to po prostu... Ja pierdolę, co się dzieje? 4 FPS-y, 30, Jezu, jak ścierwi coś. Czego to jest zasługa, nie mam pojęcia. Dobra, zwołuję sobie broń. Coś się dzieje w tej lokacji? Za pierwszym razem po prostu poszedłem i zwinąłem sobie kluczyk. A tym razem pójdę na strzelnicę i postrzelam. Nie chcę obezwładniać. Zobaczymy. Fajnie, ziomuś. Okej, czyli mogę sobie wziąć jaką pukawę chcę. No to najpierw pójdę właśnie po jakąś pukawę. To jest... Co to jest? To jest coś. There's something. Strasznie klatki gubię, nie wiem czemu. To jest coś. Ja bym chciał jakiś fajny pistolecik. Są karabiny. Ja bym chciał z pistoletu postrzelać, ale wezmę sobie UMP. Tak, przy okazji. Dobra, i jedziemy do niej. Czekajcie, ja sobie postrzelam. Zmienię sobie na pistolet. Dobra, ja biorę ten pistolet i dołączę do zawodów. Kurwa, nie teraz, no. Czekajcie. Jestem i strasznie do dupy mi idzie, ja pierdniczę. Ile mam punktów, a ile ona ma punktów? Mam 200, ona ma 500. Nie będę użył, może użyję. Słaba. Muszę celować w głowę.
Tak zostaje po jednym punkcie, kurwa mać. Tak, dobra. Czekaj, wezmę sobie tą spluwę i zobaczymy teraz. Jak z tego się celuje? Słabe. Muszę wziąć coś, co ma... Ja jebie. Jak ścięło. Coś, co ma większe celowanie. Wezmę sobie ten karabin, zobaczmy, jak nim się celuje. O, może polecę nim. Zobaczymy. Nie, dobra, wiecie co? Zrobię prościej, zrobię po swojemu. Czyli tak. Ja jebie, co się dzieje, jak ścierwi. Wejdę sobie tu. Patrzcie, wejdę sobie tu, otworzę tędy. Czemu mi ta gra tak ścierwi? Co się dzieje? Coś mi w tle się robi. Tu są klucze do... Kurwa, no nie chcę wam pogadawać tak ścierwiącej gry, ale no... Nie mam co teraz zrobić. Zmieniam osłonę. I patrzcie. I teraz tutaj casuali sobie przechodzimy. Puść to. 47. Tu jest dobry pistolet. To jest takie bydle cholerne. Ale i tak ten gnój dopiero ma klucze do tego sejfu. A ten gnój nie wiem, czy będzie chciał tu przyjść. Znaczy... To chyba on ma to w skryptach nawet, że on to musi przyjść. O, idzie, chyba on idzie. Chowanie się tutaj ostatnio pokazało mi, że to nie jest najlepszy pomysł. No ale no nie mam lepszej miejscówki, żeby się schować. Idzie ten gnój tu czy nie? Idzie, dobra. Nie mam nic z tłumikiem. To nie ma tłumika. Ja go zabiję. Znaczy tak będzie po prostu szybciej. Ku. Dobra. Knockout. Notes. Jakiś gówniany pistolet miał. Schowam sobie to. Notes, znaczy... O kurwa. Jezu, jak to ścierwi cholernie. Co się dzieje? Nie wiem, zaraz kończę. Muszę, nie wiem, chłodzenie chodzi, czy nie, po prostu nie wiem, o chuj chodzi. Kompletnie, przejść przez okno. Zabrałem mu notes, a w notesie zapisany jest szyfr. Szyfr tutaj do sejfu. A w sejfie są klucze, a klucze są do skrzyneczki z moimi silver bolerami. Dobra. To stąd wypierdalać. Także mnie to tylko nikt nie zobaczy, jak wychodzę stąd. Okej. Okay. Shut up. You fucking bitch. Otwórz gablotę. Jezu, ta gra się ścierwi. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Może przez to, że jest tak gorąco. Nie wiem, chłodzenie, coś nie kontaktuje. Nie wiem. Silver Bullers. Nawet to jest znak Hitmana na nich. Wreszcie jesteśmy prawdziwym hitmanem, tak jak wcześniej. I mógłbym teraz tutaj wszystkich, kurwa, po prostu pozabijać moimi silver bolerami, ale... Jak na... Nie wiem, jak w ogóle się nie da chyba. Czekajcie, alt... X, C, V, B, M, N... Control, Shift... Żeby schować tłumik, bo umiem schować tłumik na padzie, nie umiem na tym. Nie umiem na klawiaturze. Ale dobra, koniec misji, wreszcie, nie wiem, czy to gra tak ścierwi, nieważne. Kilku modeli nie odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy to. Hehe, makler. Dobra, więc ja przechodzę do menu głównego i w tym momencie dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i pa pa!